Dzień dobry, witam się z Wami we wtorek przed pracą, ale tylko tak na szybciutko, bo chciałam Wam pokazać śniadanie, jakie można zrobić z niczego. Znaczy, można zrobić. Zawsze może zrobić to mój Radek. On zawsze wyczaruje coś z niczego, także są to ściki, jest jajo i jest taka mieszanka, cebulka, pomidorki, pietruszka, jak w bruschecie takiej włoskiej. To są, mówię, to włoska kuchnia, bruschetta, tak? Także dobra, biorę się za jedzenie smacznego. Pomysł świetny, dzień dobry, co? Witam Was w środę. Tak, środa jest godzina przed 15. Dzisiejszy mój dzień wolny, dopiero zaczynam vlogowanie. A zaczynam dopiero vlogowanie, bo mój mąż przyjechał z nocki, znaczy no, powiedzmy z nocki. Musiał iść spać, także chodziłam po domku cicho. Ani nie mogłam poodkurzać, ani nie mogłam porozmawiać z mamą, ani z Wami, bo on śpi i jak się obudzi, to będzie zły. Ale już się obudził. Już się obudził i zabieramy się za obiedzenie. Zabieramy się za obiadanie obiadkiem, a na obiad dzisiaj mamy curry. Curry, którego przepis znajdziecie... Wariatku! Którego przepis znajdziecie u mnie na kanale. Z rybą czy sama warzywna? Z rybką. Także dobra, my się bierzemy za jedzenie, jeżeli Wy akurat w tym momencie jecie to smacznego. Tutaj właśnie jest obiadek, oczywiście jest to porcja jak dla żołnierza, mój Radek nakładał, ale zjem to z wielką przyjemnością, tutaj są praktycznie same warzywa, także czemu nie? I do tego taki chlebek nan. Nastawiłam się na jakieś kuchenne rewolucje, bo zawsze przy oglądaniu robimy się głodnie, tak więc jak jemy, to chcemy oglądać, a tu nie działa. Dziwne. Myślisz, że będzie teraz działać? Nie wiem, no coś zawiesza się. O. Zawiesza się TVN Player. Wypadł język staruszkowi. Wypadł staruszkowi język. I staruszka. Na moich nóżkach. Dobrze, ty jesteś fotelem psów. Ty jesteś psi fotel. O. Jest zmiana pozycji. Pozycja na rekina. Kto jest moim rekinem? Rekin! Cześć! Cześć, Pioszku! Cześć! Świeczka się pali, równomiernie jak na razie. Cały czas przecinam knot. Nie wiem, czemu mi się tutaj oczerniła. Dla mnie jest trochę za mocna, a Radek z kolei zapachu nie czuje w ogóle. Także nie wiem, co jest grane. Ogólnie to przyszedłem do sypialni i nie zaścieliłam kapy na łóżku do końca, żeby Wam pokazać tą pościel. Ja Wam ją pokazywałam, ja ją kupiłam na przecenie w TK Maxie i powiem Wam, że to jest pościel po prostu, to jest pościel luksusowa, naprawdę to jest coś luksusowego. Jedyne co znalazłam to Designers Guild i mówię Wam, że to jest po prostu fantastyczna, fantastyczna pościel. To jest bawełna, tak jak ja zawsze mówiłam Wam, że ja tylko bawełnę kupuję, ale ta bawełna jest, ja nie wiem, słyszycie to? No nie, nie, nie usłyszycie, ja jestem jakaś dziwna. Tu po prostu czuć, że się leży w luksusie, przysięgam. On jest, ten koton, ta bawełna jest tak komfortowa, nigdy, przy nigdy w życiu nie miałam tak wygodnej pościeli. Nie myślałam, że coś takiego w ogóle jest, że może być wygodna pościel, ale naprawdę jest świetna. I jak się nie mylę, ona na przecenie była za 15 funtów albo za 21, któraś z tych była tańsza. Także wow, będę polowała zdecydowanie na tą markę, żeby kupić sobie więcej, bo to po prostu są nowe doznania. Jakoś taka mnie wzięła chęć na taką zimową herbatkę, więc dzikie jabłko, nigdy nie słyszałam o dzikim jabłku. Dzikie jabłko i cynamon z imbirem. Uwielbiam tą herbatę, spóki jest pyszna, pachnie pięknie i zaraz Wam coś pokażę. Dużo, dużo mniejsza zawartość. Już dużo udało mi się wypić, dzięki Bogu. Tutaj jeszcze mam bardzo dużo liścia z tych różnych herbat, ale to przeważnie biała herbata i inne. Także zapasy pomniejszone. Kupiłam jakiś czas temu, dosyć dawno, w zeszłym roku, nie, no w tym roku, ale jeszcze na starym domu, tą herbatę Sun Garden. To jest taka mieszanka smakowych, ale niestety nie lubię takich owocowych herbat, co... Nie, nie już. Nie, nie smakuje mi to, czuję jedynie taki aromat, nic innego. Także tak. A jeszcze mam końcówkę, znaczy końcówkę, wszystkie jakieś tam herbaty, co mi się kończą, mam tutaj pomieszane, także sobie losuję codziennie jakąś, nigdy nie wiem, co, na co trafię. Jeżeli tak jak ja uwielbiacie herbaty, dajcie koniecznie znać, jaka jest Waszą ulubioną. Ja kocham herbaty zielone,
I białe. Białe też bardzo lubię, no bo białe są ponoć dużo zdrowsze niż zielone, ale takie, wiecie, dobre białe, nie takie jakieś tam byle jakie. No i tak jak mówię, to owocowe... Z czego to były? Z malwy. Nie lubię owocowych herbat. A jeszcze wam chciałam pokazać mydełko. Mydełko, które kupię... zawsze, nie zawsze. Które kupiłam w Aldi. Po raz pierwszy je kupiłam w Aldi. Takie opakowanie w miarę takie fajne, przyjazne dla oka. To jest Abbott i Broom się nazywa. Wild Rose and Mulberry. I tu jest napisane luksusowe mydło do rąk. Ale niestety, ja wam chyba tego jeszcze nie mówiłam. Za każdym razem jak umyję ręce tym mydłem, czuję benzynę na dłoniach. Nie wiem, co jest grane. Czuję zapach tego mydła, tak i owszem, no bo on jest taki, ale czuję taką nutę pod spodem właśnie benzyny i nie wiem, czy jest możliwe, że coś takiego dodają, jakiś tam składnik albo nie wiem o co chodzi, ale powiem wam, chyba je wypieprzę, bo nie sądzę, żeby to było zdrowe. Pytam się mojego Radka, co myślisz, żebym sobie zrobiła grzywkę? Powiedział, żebym je zostawił, no w sumie się nie dziwię. Już kiedyś wam to pokazywałam, ale pokażę wam znowu. Ja tak się zastanawiam, no nie wiem, wszyscy tutaj śpią w tym domu, późno już, zimno, ciemno, ale może tak byśmy poszli na spacer. Idziemy na spacer? Idziemy na spacer? Kto chce na spacer? Szybko, szybko! Kto się szykuje na spacer? Kto idzie na spacer? No, i tak to wygląda. Tak więc tak, wyszliśmy na spacer, trzeba było wykorzystać, że przestało padać. Idziemy w lewo? Chodź w lewo, dla odmiany, bo tam ludzie dziwnie patrzą. Nie wiem, czy mnie widać, bo sobie daję lampką po oczach, ale w ostatnim filmie stwierdziłam, że chyba muszę tak robić, bo nic nie widać, a przeważnie coś do was gadam na zewnętrznym. Także tak, idą święta. Święta już za miesiąc i 10 dni. Także świetnie, powiem wam, nasze pierwsze święta w tym domu i ogólnie nasze pierwsze święta jako małżeństwo. I o ile ja będę miała wolne dosyć dużego na święta, to Radek niestety nie, także zostajemy tutaj. Chociaż on nalega, żebym pojechała do Polski, no ale przecież go nie zostawię, nawet mi nigdy w życiu to do Polski do głowy nie przyszło, także zostaję tutaj. Już mi korci dom ozdabiać, bardzo, bardzo już mi korci, ale na razie jeszcze się powstrzymuję. I się zastanawiam, czy w tym roku nie brać choinki prawdziwej. Chociaż Radek nie chce prawdziwej. Wiem, że to taki kiepski pomysł, że tutaj mamy wykładziny, że tutaj mamy wszędzie dywany, także... No nie wiem, ale zobaczymy. Zobaczymy, jeszcze pomyślę. Dajcie koniecznie znać, jaką wy będziecie mieli choinkę w tym roku u siebie w domu. Kto wyszedł na dwór? Kto jest szczęśliwym psem? Ale ładnie wyglądają na tych liściach. Święta, święta, pierwsze lampki. Gdzieś tam dalej były u sąsiadów, ale tu takie pierwsze przy ulicy. Dobra, my już wróciliśmy ze spaceru. Pokazywałam wam u kogoś domu, już są światełka na oknach, a mało tego, w kolejnym domu widziałam już choinkę. Co prawda nie świeciły się bombki, ale była taka, wiecie, taka świeca... Zawsze takie widać... Bombki się nie świecą. Choinka. Lampki się nie świeciły, nie wiem co powiedziałam. W każdym razie nie świeciło się jeszcze nic, ale było mi już widać, bo tam światło się paliło, także święta idą. Tak więc i my zdecydowaliśmy, że będziemy właśnie szukali lampek na zewnątrz domu. Mieliśmy w Polsce takie zarąbiste niebieskie, nie? Sople nam zwisały na tym całym naszym sklepie, on był taki długi i to tak pięknie wyglądało, nasz sklep w ogóle był za rogiem. I zza rogu już było widać taką poświatę, śliczne to było, nie? Jeszcze jak był śnieg, to się tak w śniegu odbijało. Piękno, o Jezu, jakie to było piękne! Śniegu mi teraz brakuje. Ciekawe, czy tutaj będzie jakiś śnieg. No, może i będzie na 15 minut. W każdym razie bierzemy się za poszukiwanie lampek. Nie wiem, gdzie ich szukać. Chyba gdzieś na jakiejś chińskiej stronie, ale jak nie przyjdą... eBay? Tylko trzeba patrzeć, żeby nie z Chin. No, śliczne. Ale to są wewnętrzne. No tak wyglądają. Aha, no to dobra. Tylko patrzę, żeby nie z Chin, no bo może nie dojść na święta. Także dobra, ja już kończę. Nie wiem, czy to będzie... Shenzhen Siren. Nie wiem, czy to będzie materiał tylko na dzisiaj, czy do kolejnego vloga. W każdym razie do następnego razu. Pa!